Ukończonych mszy świętych, zwaną dalej krwawą niedzielą. Rezuny spod znaku UPA w bestialski sposób wkraczają do kościołów, mordują księży i uczestniczyw nabożeństw. Dlatego w pokorze i zadumie oddajemy hołd pomordowanym oraz świadkom tego ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Powstanie dla uczczenia minutą ciszy pomordowanych i naszego stowarzyszenia. Proszę. Budy sformułowano 13 postulatów adresowanych do najwyższych władz. Oto niektóre. Noszę w sercu chęć odwetu. Czy chciałbym zemsty, czy źle życzę? Jeżeli nie, to już przebaczyłem. Ale żeby dokonał się cud przebaczenia, to musi być spełniony ten warunek, który widzimy klękając przy kratkach konfesjonału. Trzeba najpierw uznać zło. To, co się wydarzyło, wprawdzie trzeba stanąć. Następnie trzeba odpokutować. Szanowni Państwo, 73 lata temu polskich, będących wówczas pod okupacją hitlerowską, bandy zbrojne, ukraińskie bandy zbrojne dokonały jednej z największych na ziemiach polskich, a także w dziejach Europy i świata rzezi, masakry na ludności polskiej. Dziś mamy prawo i odwagę mówić o tym wydarzeniu, że było to ludobójstwo. Ludobójstwo na ludności cywilnej Polski. Przez wiele lat nie potrafiliśmy tu, nad Wisłą, powiedzieć o tym taki oto, jak dzisiaj sposób, jak wypowiada się nasz prezydent, czy też pani premier. Zapomnieliśmy o tym słowie, że tam rzeczywiście dokonał się akt ludobójstwa. Dziś, nie tak dawno, pan prezydent w towarzystwie prezydenta Ukrainy składali kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym rzeź wołyńską. Dzisiaj konsul ukraiński podobny gest uczynił w Gdańsku. Udzielam błogosławieństwa i odmówimy jeszcze modlitwę.